Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji z Kroka 1 lub Krok Legend of the Gobos na PlayStation 1. Kontynuując oczywiście maraton z Kroka, jakżeby inaczej. Dlaczego w ogóle znajdujemy się na pierwszej wyspie, pewnie się zapytacie. Otóż dlatego, że Maciej oraz pewien użytkownik lub użytkowniczka napisali mi, że ominąłem sekret, który powinienem ogarnąć, dlatego że z jakiegoś powodu go ominąłem. Znaczy, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że ten sekret istnieje, zacznijmy od tego. Ale dzięki oczywiście wam, dzięki waszemu zaznajomieniu się stuprocentowemu z tą grą, okazało się, że po prostu pominąłem sekret, który jest w stanie dać mi dodatkowe 5 żyć. Jesteście ciekawi go? Zapraszam. Oczywiście cutscenkę sobie zeskipowaliśmy, ponieważ już i tak ją widzieliśmy. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na 4. odcinek z Kroka. Tam zobaczycie co i jak. Wystarczy zrobić coś takiego, jak sami zresztą widzicie. Czyli po prostu zniszczyć ten kamień i dostajemy się do rundy bonusowej, o której ja nawet nie wiedziałem. A jeżeli wiedziałem, to prawdopodobnie zapomniałem o niej kompletnie, że coś takiego istnieje. Chociaż za dzieciaka nie przypominam sobie, żebym ją przechodził kiedykolwiek. No i oczywiście standardowy ten sam błąd, bo ja to nagrywam za drugim razem. Za pierwszym razem z jakiegoś powodu mikrofon miałem ustawiony na 100%, co oznaczałoby, że gdybym powiedzmy odszumił i no troszeczkę się pobawił w podbicie tego głosu mojego, co zresztą często robię w Audacity, no to skończyłoby się po prostu na tym, żebym przesterzył, a tego bardzo nie chcę. No i tutaj jedyna różnica jest taka, że w sumie straciłem w durny sposób te serduszko, co mi się już nie podoba. Ale trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego. No i gitara. Teraz idziemy sobie stąd. Dokładnie tak, więc w sumie wynik mamy cały czas ten sam. Nic się nie zmieniło, może poza tym, że straciłem w gówniany sposób praktycznie dwa serduszka tutaj, tak więc dziękuję za uwagę, możemy się rozejść i zaczynamy właściwą część odcinka. Czyli zaczynamy między innymi poziom trzeci, Lights, Camel Action, czyli dokładnie poziom 3-1, czyli trzeci świat, pierwszy poziom. Jest to dosyć tematyczny, że tak powiem, świat, dlatego że dzisiaj za oknem, w momencie kiedy to nagrywam, czyli 11 maja o godzinie 15:33, jest za oknem, moi drodzy, uwaga, 25 stopni. Czyli jest dosyć gorąco. A jako, że jest to świat pustynny, tam, gdzie tam też jest gorąco za dnia, w nocy wiadomo, że jest zimno, dlatego że za dnia jest ponad, kurde, tam, nie wiem, 60 stopni, a w nocy jest minus 30 co najmniej. Czy tam minus 20, hehe. To wiecie, że jest to dosyć tematyczny świat, patrząc na to, jakie mamy teraz pogody w Polsce. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na tę upalną przygodę. I jakby co, ja się cieszę, że jest gorąco, dlatego że czekałem bardzo na wiosnę / lato. Bo można powiedzieć, że już mamy lato. W maju. Tak jest, Krok. Idź sobie powolutku do przodu, dlatego że zaczynamy naszą przygodę właśnie z tym otóż poziomem. Z poziomem, który rozpoczyna jeden z najgorszych światów w tej grze. No może nie najgorszych, ale jest on trudny strasznie. I to myślę, że dużo osób jest w stanie to potwierdzić. Chociaż wiadomo, są osoby, które uważają, że świat trzeci jest dosyć łatwy. Ja jestem jedną jednak z tych osób, które uważa, że jest to jeden z trudniejszych światów. Chociażby dlatego, że mamy właśnie tutaj przewaloną sytuację z naszymi Dantini. Tak, to są ci przeciwnicy, którzy sobie teraz tak skaczą. Ja chciałem troszeczkę oszukać system, bo za pierwszym razem, kiedy to robiłem, mi się udało. No niestety za drugim razem, jak widzicie, no pech chciał, że się nie udało, więc nie doskoczyłem. Więc dlatego postanawiam iść normalną ścieżką, aczkolwiek da się tam doskoczyć, jeżeli chcemy tak, powiedzmy, trochę na szybciora to zrobić. Ale osobiście polecam bardziej takie rozwiązanie, takie jakie teraz widzicie. Tak, więc zadanie w tej sekwencji jest takie, żebyśmy zebrali właśnie złoty klucz oraz zebrali tutaj kolorowy klejnocik wraz z gobosem, który tutaj na nas czeka. Dokładnie tak.
Tak więc tutaj mamy ukrytego gobosika, więc dla osób, które nie wiedziały, gdzie jest ten tajemniczy jeden gobos, który nagle zniknął w poziomie i przypadkowo ominęły te pomieszczenia, no to teraz widzicie, gdzie jest gobosik. Co jak co, możemy tutaj mówić wiele naprawdę rzeczy na temat trzeciego świata, że jest on dosyć trudny, jest on czasami nawet niesprawiedliwy. To jedna rzecz jest tutaj dosyć istotna, którą trzeba, że tak powiem, potwierdzić, mianowicie soundtrack w tym poziomie jest również rewelacyjny, jak w pierwszych dwóch światach. I ja oczywiście to jak najbardziej potwierdzam. Cóż, pierwsza sekwencja polegała na trochę takich pustynnych wydmach, można by to tak powiedzieć, bo obok nas były te takie pustynne pagórki, o ile dobrze to ująłem, że to są pustynne wydmy. Więc teraz jesteśmy po raz kolejny w jaskini, gdzie tym razem wygląda sprawa właściwie tak, że musimy uratować gobosika, który właśnie jest zamknięty w skrzynce i żeby go uratować, to musimy zebrać ten srebrny klucz, który obecnie znajduje się tutaj. I znowu mi się, kurde, wywalił emulator. O co chodzi temu zasranemu EPSX-owi? Zgadnijcie, co się teraz stało. No zgadnijcie, musiałem jeszcze raz odpalić ten emulator. Oj, widzę, że zaczynamy, kurde, jeden z trochę gorszych światów w tej grze. I już zaczynają się problemy. Tak więc, jak widzicie, mam 26 żyć z powrotem, dlatego że tutaj miałem, że tak powiem, save state'a. Dlatego że ja dla pewności jeszcze sobie daję save state'y i tak dalej, żeby nie było, że w którymś momencie mi się wykraszuje jakby, to można powiedzieć, gierka i będę musiał cały świat od nowa przechodzić, dlatego przezorny zawsze ubezpieczony. Tak więc proszę nie mówić mi tutaj, że jestem jakiś oszukista czy ktoś, ponieważ w razie co mam szybkie zapisy, które pozwolą mi przywrócić stan, jeżeli nie daj Boże emulator będzie odwalał to, co odwala obecnie, z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. No, jesteśmy w sekwencji, w której powinniśmy być. Tak więc teraz mam nadzieję, że emulator nie odwali mi jakiegoś fikołka, z jakiegoś powodu. Dobra, tutaj troszeczkę graniczyłem na farcie, oczywiście. I teraz, żeby nie stracić życia w durny sposób, chociaż sprawiedliwie by było, gdybym stracił te życie, mimo co, bo jednak miałem 25, ale... Dobra, pewnie przy i tak najbliższej okazji stracę życie, więc w sumie to dla mnie bez różnicy, ponieważ ja i tak koślawo gram w tego kroka, więc nie zdziwi mnie to, jak w gówniany sposób stracę życie. Ale muszę przyznać, że przez te pierwsze dwie sekcje naprawdę bardzo fajna muzyka tutaj nam towarzyszyła. No i teraz oczywiście czas poskakać się na galaretce, która zabierze nas do sekretu, w którym będą życia. Dokładnie to 4, więc będziemy mieli 30 życiek. Nice! To jest naprawdę wynik ładny, szczególnie, że w porównaniu do mojej archiwalnej serii z 2015 roku, to jest naprawdę bardzo ładny wynik, to co tutaj teraz mamy. Mam tylko szczerą nadzieję, że emulator mi się nie skraszuje, że jednak wszystko będzie fajne. Bo naprawdę dzisiaj jest fajny dzień i nie chcę, żeby ten dzień został zniszczony przez jakieś fochy mojego emulatorka zasranego. Równo 30 żyć. Bardzo fajnie. O Jezu, nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić. To chciałem zrobić. Właśnie w taki oto sposób, jaki krok teraz to pokazał. Z tym sekretem nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu, muszę przyznać. Nie było czegoś takiego, żebym ja, nie wiem, jakoś tutaj rage'ował. Chyba że jak już to było w serii z 2015 roku, ale szczerze nie pamiętam. Musiałbym sobie przypomnieć, a jakoś na razie nie widzi mi się to robić. Natomiast co do tych trzech skrzynek, które tutaj są, mam pewną historię, mianowicie jak byłem mały i w sumie chyba w 2015, jak robiłem pierwszą serię z Kroka, jedynki, to nie ogarnąłem w ogóle tego, że tutaj mogą być platformy, które by były pod tymi skrzynkami, co powodowało, że na pałę troszeczkę robiłem, wiecie, coś takiego, taką kombinację, żeby po prostu Krok w momencie, kiedy uderza swoimi stopami o takie skrzynki, to żeby od razu polecieć do przodu, bo wiem, że jest taka możliwość, niejednokrotnie to było wykorzystywane w różnych rundach bonusowych i myślałem, że tutaj też trzeba coś takiego zrobić. Niestety pech chciał, że traciłem w głupi sposób życia, co skutkowało tym, że coraz bardziej się frustrowałem i denerwowałem. Koniec historii.
I teraz historia numer 2 z tym oto słoniem. Nie pamiętam, czy w Let's Playu z 2015 czasem nie miałem z nim problemu. Wiem natomiast, że kiedy byłem mały, nie lubiłem tego słonia. Właśnie między innymi z tego powodu. O, i przynajmniej sprawiedliwie, bo straciłem życie, którego nie powinienem mieć. Mimo, że powinienem mieć, bo emulator się skraszował, no ale trudno się mówi. Tak więc wyrównałem rachunki sam ze sobą. Nie lubiłem bardzo sekwencji z tym słoniem, dlatego że była ona po prostu według mnie dosyć trudna. Bo polegała właśnie na tym, że trzeba było... Właśnie trzeba było coś takiego zrobić, żeby tym od tego słonia się odbić, żeby dostać się do tych platform, które były obok tych skrzynek. O, i czasami oczywiście kamera lubi się w taki sposób blokować, co mnie oczywiście również... Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, jest git. Jest gitara. Mówię, to jest naprawdę... To graniczy bardzo mocno z cudem. Tak więc trzeba naprawdę mieć farta, żeby to zrobić od razu za pierwszym razem. Albo dobrze grać w kroka. No mi niestety nie jest dane ani jedno, ani drugie. Nie, no dobra, nie przesadzajmy, bo farta też czasami mam w kroku, więc... Już nie przesadzajmy, że tak jest cały czas, że jest taka, nie wiem, szara rzeczywistość. Są tutaj jakieś odcienie kolorów, nie żeby coś. No, albo i tak może być, tak też może być, oczywiście, że tak, nie wykluczam. Więc status wygląda tak, mieliśmy 30 żyć, mamy 27, czyli 3 życia straciłem, jakby to można powiedzieć, w tej otóż sekcji, dziękuję za uwagę. A może 2 życia straciłem, mamy wszystkie kolorowe klejnociki, więc możemy iść do przodu bez żadnego kombinowania, co i jak i gdzie, ponieważ tutaj będziemy mieli ostatnią, że tak powiem, sekwencję, która będzie na nas czekać, żeby mieć pełne 100% tego poziomu. I uwaga! To będzie początek męki. Ponieważ właśnie od trzeciego świata zaczynają się rundy bonusowe, w której jest ten mały pierdzielnik, pierdzielony duszek, który... Zresztą sami widzicie, co się dzieje. Jest to duszek, który przyspiesza w momencie, kiedy ty zdobywasz klejnociki, tak więc zdobywanie klejnocików w tych rundach bonusowych, gdzie jest ten duch, to jest po prostu coś niedorzecznego, dlatego że im więcej klejnotów zbierzesz, tym on staje się coraz szybszy. Jak sami zresztą widzieliście. Dlatego trzeba po prostu zrobić to taktyką taką, żeby on nie zdobył klucza. Ponieważ w momencie, kiedy bym zbierał wszystkie klejnociki, on by mógł nie prześcignąć, zdobyć klucz, a ja bym nie mógł uratować ostatniego gobosika. Nawet nie wiecie, ile razy ja rage'owałem, jak byłem mały i chyba też dużo razy rage'owałem w 2015 roku, kiedy robiłem serię z tej gry. Po raz pierwszy. Dobra, to był pierwszy poziom. Czas na drugi poziom. Mad Pit Mania. Zobaczmy, co tym razem nas będzie tutaj czekać. I po raz kolejny kroczek sobie idzie, bardzo fajnie. Również cieszę się z tego powodu, że sobie kroczek tak o idzie. I troszeczkę z inną muzyką zaczynamy, taką... Troszeczkę inną. Nie no, tak szczerze to jest trochę ta muzyka Halloweenowa połączona z takim bardzo pustynnym klimatem, takim wiecie, takim desert, kurde, desert soundtrack, desert music, kurcze pieczone. Oczywiście musimy uważać na mumię, dlatego że mumia bardzo często lubi sobie dupnąć. I to dosłownie dupnąć. Co często kończy się właśnie w sposób taki, że... No możemy my wpaść do tego bagna i to się może źle skończyć dla nas. Dlatego lepiej... Lepiej uważać. Dla świętego spokoju lepiej po prostu uważać. Tylko nie wiem, jak teraz tutaj się dostać. Tam trzeba klucz zdobyć. Aha, dobra, zapominam, że klucz trzeba zdobyć. Kurde, ćwiczyłem ten poziom, a jednak wygląda to tak, jakbym nie ćwiczył w sumie.
Nie no, ćwiczyłem ten poziom, tylko po prostu zapominam, że trzeba dostać się do tej sekwencji, żeby klucz zdobyć. Tak więc lecimy tą tubą w dół. Jak Mario. No i rozpoczynamy również te poziomy w ciemności, gdzie w zasadzie zaczynamy dosłownie labirynt. Po prostu mamy jeden labirynt, który jest ciemny i gdzieniegdzie jest on oświetlony i naszym zadaniem jest po prostu podążać jak najdalej do przodu, żeby zbierać jakby przy okazji gobosy. No i przy okazji klejnociki, które na nas będą czekać. Kiedyś jak byłem mały, bardzo bałem się tej sekwencji. Z powodu takiego, że no poziomy w ciemności zawsze powodowały u mnie dreszcze na plecach i ogólnie dreszcze, miałem gęsią skórkę dosłownie. Ale z czasem to już przestało na mnie oddziaływać, bo stawałem się coraz starszy i tak jakby trochę się uodparniałem, że jednak poziomy w ciemności niekoniecznie muszą oznaczać coś złego, bo może to być też tak, że są to poziomy, które po prostu są trochę ciemne, a w rzeczywistości, wiecie, są dosyć takimi dosyć fajnymi poziomami. Jej, 29 życie! Nice! Ale jak najbardziej na plus tutaj jest soundtrack, który mówię, naprawdę jest w porządku. Bardzo lubię, bardzo szanuję. I nie szkaluję, tylko szanuję, żeby nie było, że ktoś sobie coś dopowie. I teraz dobra, czy coś pominąłem? Chyba nie. Więc przedostańmy się tą tubą w dół. Powiedzmy w dół. Fajna muzyka. Bardzo lubię, szanuję. Bardzo fajny soundtrack. W sumie nawet chyba był to jeden z moich ulubionych soundtracków, jeżeli chodzi o Kroka. Ale tutaj nie jestem w stanie wam powiedzieć tak szczerze, że to, czy to był na pewno mój ulubiony soundtrack. Dlatego, że no nie pamiętam. Wydaje mi się, że był on w topce. Chociaż na pewno w topce był poziom 2-1, znaczy, sorry, 2-1, 2-2. No i 2-1 też, no i ogólnie tam duża część tych soundtracków, tak więc na pewno lubię bardzo ten soundtrack, ale nie wiem, czy aż tak bardzo, żeby był. Kurde, dobra, gubię się już. No widzicie, to wszystko przez pogodę, no, dokładnie tak. Mimo, że lubię, jak jest ciepło, to jednak, wiecie, im dłużej jest gorąco w głowie, tym człowiek po prostu gubi wątek. Dobra, Michał, nie kompromituj się, leć lepiej dalej z grą. A tak na serio to po prostu mówię, sekwencja, którą przed chwilą zwiedzaliśmy, była całkiem fajna i wydaje mi się, że nie ma co tutaj w ogóle do czego się przyczepić. Tak więc teraz spróbujmy tą tubą zlecieć w dół. Co tutaj będzie na nas czekać? Aha, sekwencja podwodna. O, to też, kurde, piękny soundtrack. I tutaj mamy z kolei purpurowy klejnocik. To mnie niepokoi trochę, dlatego że powinniśmy mieć jeszcze żółty, a z jakiegoś powodu nie mamy żółtego. Ciekawe dlaczego. Ale pierwszy, kurde, boss tego świata jest po prostu takim skurczysynem, że ja cię sunę dosłownie, nie? Próbowałem go pokonać przy mojej dziewczynie, ale coś nie wyszło po prostu. Moja dziewczyna również go nie lubiła. I zobaczymy, czy klątwa Let's Play tutaj da mi jakby spokój i czy będę mógł po prostu go normalnie przejść. Jestem tego bardzo ciekaw. Okej, okay, mamy tutaj czwartego gobosika. Z sześciu. To mnie zaczyna bardzo niepokoić. Więc wiecie co? Mam dobry pomysł. Ja może przepłynę tędy i zobaczę, co tam będzie na nas czekać. Okej.
Już widziałem, co będzie na nas czekać i warto się stąd wydostać. Ponieważ tu jest dalsza część poziomu, a w zasadzie to nawet bym mógł powiedzieć, że końcówka poziomu. A ja nie jestem jeszcze gotowy, żeby zwiedzać tą część poziomu, tak więc musimy jeszcze zdobyć klucz, który pozwoli nam uratować przedostatniego gobosika, no i przy okazji znaleźć gdzieś żółty klejnot, co też będzie wyzwaniem niemałym. I wtedy dopiero tutaj się dostaniemy, tak więc sayonara, dzięki za uwagę. Fajnie, że żeśmy sobie tutaj przeszli, chociaż przez kawałeczek. I teraz płyniemy dalej. W ogóle taka ciekawostka co do Kroka. Krok obecnie jest na licytacji na Allegro i myślę, czy by czasem sobie nie wylicytować drugiej części na Playaka 1, bo bardzo bym chciał ograć Kroka 2 z PlayStation 3, żeby wiecie, tak włożyć płytkę do napędu i po prostu wam nagrać z konsoli. W sensie nie mam nic do emulatorów, ponieważ sami widzicie, że nagrywam te serie z emulatora, no ale po prostu tak w ramach takiego, nie wiem, sentymentu czy coś, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu też lubię sobie popykać na sprzęcie takim, no wiecie, o co chodzi chyba, czy nie wiecie? Jeżeli nie wiecie, to spoko, ja też nie wiem, o co mi chodzi. Tea, to nieźle, kurde. Patrzcie, gdzie ja ominąłem, kurde. Jezus Maria, bez komentarza, bez kitu, zapomniałem o tym. Ja pierdziele, no kurde. Zobaczcie, gdzie był ten klucz. Widzieliście to przed chwilą? Ja zapomniałem kompletnie, że on tutaj jest. No. Kurde. Ja tyle żyć tracę, ja kurde myślę, że ja coś źle zrobiłem, a tu się okaże, że po prostu czegoś nie dopatrzyłem, nie? Dosłownie, kurde, demony z przeszłości do mnie chyba wracają. Bo, kurde, dam sobie rękę uciąć, że jak byłem mniejszy, to podobny błąd popełniłem, co nie? No to skoro mamy 5 gobosów i prawie wszystkie tęczowe klejnoty, no to widzimy się w tej sekwencji... po sekwencji podwodnej. Widzimy się tam na spokojnie już i kończmy poziom 3-2, bo zostały nam trochę tych poziomów. Tak, celowo tutaj wróciłem specjalnie, byście mogli posłuchać sobie dłużej tej muzyczki, bo jest ona naprawdę świetna. No dobra, i teraz zaczynamy nową sekwencję tego poziomu. Czyli jest to sekwencja ostatnia, która daje nam chwilowe światełko. Coś jak te świetliki w Crashu Bandicoocie Trójce. Z tą różnicą, że to światło jest chyba długo przez... no, przez tyle w zasadzie, więc no. Ale, jak widzicie, nie jest to jakaś trudna sekwencja do ogarnięcia. Wystarczy po prostu mniej więcej ogarniać co i jak i gdzie. I jest gitara. Ja za dzieciaka... miałem z tym problem, to muszę przyznać. Miałem z tym problem, dlatego, że jak miałem słaby refleks, który powodował to, że byłem za wolny w tych poziomach, co powodowało wiadomo co. No, między innymi coś takiego. Takie kurde słabe rzeczy powodowało. Moja dziewczyna mówiła, że z padem, którym obecnie gram, czyli z Shogunem, będę miał problemy z minigierkami, z tym duchem. Ale zobaczymy. Z tymi... może nie minigierkami, a bardziej z tymi bonusowymi poziomami, z tym duchem, który będzie nas tam ten ścigał. Ale zobaczymy. Nie ma co się źle nastawiać. Według mnie. Dobra, mamy żyćko. Fajnie. Które i tak straciłem, więc jeszcze lepiej. Dobra, udało się jakoś to podtrzymać. I teraz... yeah. Wszystko się zgadza, zgadza się jak najbardziej. Lecimy na ducha. Tutaj się skupię, tak więc mogę się nie odzywać. Więc wy sobie posłuchajcie muzyki i odgłosów tego frajera. Thank you.
zdymałem. Klucz zabrał. Jezus Maria, najgorzej. Będzie... Dobra, jest rewanż. Jeszcze raz. Kurde. Dobra. Idziemy dalej. O Jezus Maria. Ale porażka.